Yo, tu Nero. Witam Was w następnym materiale z gry Tekken Tag Tournament 2 na konsolę PlayStation 3, tryb Arcade Battle, kolejna postać w tym właśnie oto trybie. Klasycznie gram oczywiście tagowo, czyli wybieramy sobie taga. W poprzednim materiale był Ancient Ogre, jak ktoś chce nadrobić sobie jego materiał, u gry powinna pojawić się adnotacja. W tym materiale Kunimitsu, czyli była członkini klanu Manji. I partnerem będzie Yoshimitsu, czyli również członek klanu Manji. Nawet można powiedzieć, że taki przywódca, co nie? Głowa tego właśnie klanu. Zobaczymy, jak tą ekipką tutaj nasz poradzimy sobie. Jak sobie poradzimy, tak? Chyba nie powinno być aż takiej tragedii. Kunimitsu, ciekawy design. Typowa taka babeczka ninja, jak widzicie. Postacie, które posługują się orężem. Jakim bronią, to mam na myśli, tak? Kunimitsu posługuje się takim kunajem. Tak, dosyć długi jest swoją drogą ten kunaj. Mało ważne. Yoshimitsu klasycznie posługuje się dwoma mieczami. Okej, Lars i Raven. Okej. Też taka drużynka, która ma troszeczkę sens. W Tekkenie 6 panowie razem ze sobą współpracowali. Chociażby w scenarii campaign mogliśmy sobie pograć. Znaczy w zasadzie każdy mogliśmy sobie pograć, ale chodzi mi o to, że Raven był taką postacią pomocniczą, co nie? Ciabach, pyk, dobijamy sobie. Fajną mam maskę ta Kunimitsu. Nie ukrywam, że sam ją sobie taką zafundował. Cyk. Ale tak jak mówiłem, Kunimitsu jest to oczywiście członkini, a raczej była członkini klanu właśnie Manji, tak, gdzie wraz z Yoshimitsu byli takimi troszeczkę Robin Hoodami, tak? No ale później Kunimitsu zaczęła kraść troszeczkę na swoją rękę, po swojemu wykonywać wszelakie rozboje, tak, kradzieże. No i Yoshimitsu to za bardzo się nie spodobało. Przez co została wydalona, tak? Właśnie z klanu Manji. W Tekkenie drugim, tak? Bo Kunimitsu, co ciekawe, po raz pierwszy pojawia się w Tekkenie pierwszym. Też taka ciekawostka, że w Tekkenie pierwszym... Nie oszukujmy się, każda postać dosyć dziwacznie wyglądała, tak? Ale, co jest śmieszne, że odgłosy, które wydawał Yoshimitsu, takie same odgłosy wydawała Kunimitsu, więc to mogło, wiecie, tak troszeczkę... No, mogło się wydawać, że Kunimitsu to po prostu facet, wiecie o co chodzi, ale troszeczkę Tekken 2 to nam naprostował. W sensie, no, lepiej to zostało wykonane, tak? No wiecie, zawsze można było sobie przeczytać w książeczce jakąś historię do postaci, chociaż nie jestem pewny teraz na 100%, czy do postaci dodatkowych, bo tak, właśnie Kunimitsu w Tekkenie drugim była postacią do odblokowania, w sumie, w Tekkenie pierwszym była postacią do odblokowania, w sumie w Tekkenie drugim tak samo. W Tekkenie trzecim jej akurat nie było, w Tag Tournament była, bo tam praktycznie wszystkie postaci były z całej trylogii. W czwóreczce jej nie było, w piątce jej nie było, tak. W szóstej nie było i w tagu pojawił się po raz kolejny. No i wiadomo, w siódemce wraca. Co prawda też jako postać DLC, z tym, że wraca jej, a raczej pojawia się jej córka. Ale to może temat na inną rozmowę, że tak to powiem. Generalnie ten Yoshimitsu miał całkiem fajną okazję, żeby tą Kunimitsu, tego Bejka udupić. No ale niestety nie pykło. Rzucik drużynowy, pyk, mamy to. Wracając do samej Kunimitsu, a po tym, kiedy została wydalana z klanu Manji, tak, odwiedziła dziadka swojego, przynajmniej tak jest napisane w książeczce chociażby, tak, gdzie postanowiła troszeczkę podszlifować swoje umiejętności. I w Tekkenie drugim zależało jej na pewnym wisiorku, tak? Którym w pewien sposób można powiedzieć, że może nie była właścicielką akurat Michelle Cheng,
ale ona tak jakby w pewien sposób go broniła, co nie? Bo był to pewien relikt, który jakoś w pewien sposób działał na Ogra, co nie? Swoją drogą, taki materiał o takich ciekawostkach wydaje mi się, że mógłby się całkiem fajnie przyjąć, jeżeli chodzi o technika. Trzeba nad tym pomyśleć, ale nie ma co pierdzielić, tylko wypadałoby robić. Później Kunimitsu, co ciekawe, wybrała sobie jako cel broń Yoshimitsu, czyli Yoshimitsu, bo tak oczywiście nazywa się broń, którą nosi Yoshimitsu. Tak, taka ciekawostka. Więc no... Swoją drogą, generalnie sam Yoshimitsu jest dosyć interesującą postacią, ze względu na to, że no... Nie wiemy, kim tak naprawdę jest. Nie wiemy, czy w każdej części jest ten sam Yoshimitsu, tak? Czy po prostu przywódca klanu Manji, który dzierży właśnie tą broń Yoshimitsu, jest właśnie nazwany Yoshimitsu i tyle, tak? I wiecie, co każdą część dostajemy innego Yoshimitsu, ale tutaj elegancko udało się uniknąć. No Yoshimitsu jest takim gimiczkiem, ma te swoje fikuśne ruchy. No jest bardzo brzydki i niedobry. Ajajajajaj, tak ładnie było. Okej, okay, dobra, mamy to. Chwila zwierzki. Kto następny? Okej, okay, Ninka, jak i oczywiście Armor King. Drużyna kompletnie z czapy, ale mało ważne. Przygotujcie się na totalną anihilację. A pierdzielisz, kurde. Pierdzielisz, blondyna. Lecimy. Cyk, cyk, cyk. Tak jest. Generalnie całkiem spoko, że Kunimitsu wraca do Tekena, tak? Faktem, tak jak mówiłem, jest to oczywiście córka tej pani tutaj, którą teraz walczymy. Generalnie też a propos właśnie maski, tak, no można powiedzieć, że w zasadzie nigdy nie widzieliśmy, tak wiecie, stricte w filmiku, czy po prostu w jakiejś cutscence Kunimitsu bez maski. Jest bodajże chyba w kustomizacji możliwość właśnie zdjęcia tej maski i widzimy, że Kunimitsu posiada takie wielkie blizny na oczach. Skąd te blizny? W sumie nie kojarzę, żeby to było wyjaśnione. Cyk, piękny ambloczek siada, tak jest. Wybiteczka. No ale niestety to zdupcyłem. Kunimitsu też jest taką postacią fikuśną, jeżeli chodzi a propos Yoshimitsu, tak? On też ma te swoje gimiczki, siadania, skakania, siadania, nie, siadania na mieczu, nie, choć no w pewien sposób stoi na tym mieczu, ale to dziwnie zabrzmiało. Anyway, nieważne, naprawdę, nieważne. Kunimitsu też ma takie dziwne, fikuśne ruchy, skoki, nieskoki, jakieś... Ale się spojrzał tak na mnie, zajrzał w moją duszę ten Pawełek. Trzeba kończyć właśnie tego Tekena Tag Tournament i zabierać się za siódemeczkę. Albo, co wiem, może jakiś inny tytuł? Nie ukrywam, że mam chęciny na inne tytuły. Nawet nie same stricte bijatyki. Elegancki sidestep, ale nie został on wykorzystany jakoś w lepszy sposób. Niestety. Łokieć od pola. Niestety, znaczy, niestety dla mnie. Pol nic z tym nie zrobił za bardzo. Hop kick. Okej. Okay. Rzucik. Ciabach. Piękny jest ten rzucik w ogóle swoją drogą. Podcięcie, ciach, dobitka z rękojeźdźca miecza. O, okej. Okay. Ściana. Ajajajaj, na pewno dużo lepiej tą ściankę można było wykorzystać. Okej,
Okej, jest po raz kolejny wybitka, tak jest, zróbmy coś drużynowego, pięknie! Kurczę, jakby taki finish był, ajajajajajajaj, jeszcze ten unblocze, jakby to osiadło, ale no nie, szkoda, że ta Kunimitsu nie wykończyła tego miśka, ajajajaj, ładny finish był na pewno, ładny finish. Generalnie też tak widzę, że Kunimitsu nie zadaje dużo obrażeń. Także... No ma to sens, tak? Wiecie, weźmy też sobie, przykładowo weźmy taką sobie Ling Xiaoyu. Postać mała, drobna, czy szybka? No ma też kilka szybkich na pewno ruchów, na pewno ma dużo ruchów wkurzających. Weźmy takie ruchy, które crashują midy. Tak jest, zostawiam łapkę w górę, jeżeli chodzi o takie ruchy. Jej pozycję Art of Phoenix, tak? Czyli to kucanie. To właśnie to powoduje, że Ksajka odwala właśnie bardzo dziwne rzeczy. No ale no, a propos Ksajki, no to ona też właśnie jest taką postacią, która no troszeczkę musi pobić, pouderzać, co nie? Żeby jednak tego damage'u zadać. I właśnie odnoszę wrażenie, że... No Kunimitsu jest bardzo podobna, tak? Ściana! Na pewno dużo lepiej mogę tą ścianę wykorzystać, wybitka siada, tak jest? No mały, widzicie, bardzo mały damage. Ja wiem, że ten... O ty kurde dziadzie, rzucik na dwie ręce, bardzo nieładnie z twojej strony. Ja wiem, że Bob tutaj jest, w zasadzie Slim Bob, jest tutaj, wiecie, postacią solową, więc troszeczkę będzie miał takich rzeczy wzmocnionych, typu, wiecie, regeneracja zdrowia i tak dalej. Czy będzie jakieś wspólne zakończonko? No nie, po prostu popatrzą na siebie i tyle. Heihachi, jak i Jinpachi. Jinpachi, Heihachi. Siwe dziady, no Heihachi może nie taki siwy. Kubuto manana, tak jest. Jazda. Malutki jest Jinpachi, bardzo jest malutki. Aj! Nie! Nie! Nie wolno! Przestań! Uspokój się! Nie! Nie wolno tak! W ogóle swoją drogą jest piękny ten rzut, nie? Taki pach, chycnięcie za gardło, szyję i fach, wyrzut! Piękny jest ten wyrzut Heihachiego! Hisatsu! Nie, rzucik drużynowy. Nie wolno tak. Ja oczywiście tych rzutów kompletnie nie wyrywam. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem za bardzo jaki input jest, żeby wyrwać ten rzut. W ogóle to jest ciekawe, nie? Kiedy Yoshimitsu tak się kręci cały czas, co nie? On w pewnym momencie no, kręci mu się dosłownie w głowie. Ma to sens, co nie? Ale kiedy otrzyma jakiegokolwiek puncha, uderzenie nogą, jakiekolwiek uderzenie, nagle nagle się otrząsie, nie? Ale z drugiej strony też zastanówcie się, no, że wtedy ten ruch taki by był mało opłacalny, co nie? Okej? Na spokojnie. Gdzie mnie tutaj? Ajajajajaj, tam kolano pięknie weszło. Tylko w ogóle w jakoś dziwaczny sposób się te dziady zamieniły ze sobą. I tak jest! O! Tak to się robi! Cyk! Trochę, może nie, że skillowa, ale ta umiejętność, ten ruch Yoshimitsu, no to jest w stanie zadać Yoshimitsu obrażenia, co nie? Także no nie polecam. Chyba, że jakiś fajny setup po prostu chcecie wykonać z tym, no to wtedy całkiem taki szpanerski ruch, wam powiem. Przy ściance jest, jak przeciwnika do ściany doprowadzicie, no to jest taki sikalafon, że tak to powiem. Round one. Fight. Okej, fajny ruch. Skoczna ta Kunimitsu, nie powiem, że nie. Ale ma to sens, tak? Taka ninja babka. Ma to sens, jak najbardziej. No, oczywiście nie zabije, no bo ogórek jest
Cyk, ja też potrafię ziać ogniem. Widzisz to, dziadzie? Siulu śmierdzący. Ajajaj! Swoją drogą, można powiedzieć, że w pewien sposób Yoshimitsu, czy Kuni, bardziej Kunimitsu co prawda, nie? Jest takim troszeczkę odpowiednikiem Taki z Soul Calibur. Wiecie, babeczka ninja. Jedna i druga walczy małym nożykiem, tak? Także... No jest tam jakieś, wiecie, delikatne porównanie. Chociaż i tak wydaje mi się, że dużo lepiej wykreowaną postacią na pewno będzie Taki ze Soul Calibur niż sama Kunimitsu. No ale no nie oszukujmy się, Kunimitsu troszeczkę za mało, że tak to nazwę, czasu antenowego dostała, co nie? To wiem, może nowe części? Może? Ja kompletnie tym ruchem nic temu ogórkowi nie zrobiłem, nic kompletnie mu nie zadałem obrażeń. Ale anyway, jest pokonany. Eleganckie promocje na trzeciego Dana. Yeah, Cox. Kto jest najlepszy w tą grę? Na pewno nie ja. Magiczne światło, które, szczerze powiedziawszy, troszeczkę nabiera sensu, jeżeli chodzi o panią Jun Kazama. Wiecie, już troszeczkę pograłem sobie, pooglądałem mniej więcej te kanał Semki. To, że Jun wraca. To, że ona walczyła z Ogrem. To, że teoretycznie można powiedzieć, że jest... No, że wraca jako... Jest jedyną postacią, która... Załóżmy, tak? Nie mówię, że tak jest, bo mogę się mylić o 150... Jakie 150? O 180 stopni, to chciałem powiedzieć. No, chodzi mi o to, że wiecie... Wszyscy, którzy praktycznie walczyli z Ogrem, a przynajmniej większość, tak? No, ginęła, tak? Pierwszy Ogr chociażby, tak? Więc no... Wiecie, no... Elegancko ominąłem w ogóle te kankany swoją drogą. Nie wiedziałem, że kiedy jestem w stanie usiąść naszym tutaj Joszkiem, jestem w stanie uniknąć tych kankanów. Soul. No, ale wracając do Yoshimitsu, do Jun, to mam na myśli to, że właśnie no, ona jako jedyna, I guess, oczywiście przypuszczam, że przeżyła walkę z Ogrem. Tak. I no... Ktoś mi zarzuci, ale zaraz, teoretycznie jeszcze był Paul. No, niby był Paul, ale Paul nie walczył z finałową wersją tego Ogra. Wiecie, co mam na myśli, nie? Chociaż z drugiej strony, czy Jun walczyła? No nie wiem. Może była po prostu za słaba i Ogr stwierdził, że nie będzie się przemieniał. Wiecie, co mam na myśli. Ale chodzi mi o to, że jednak Jun wraca do DK na 8, więc no... Chyba, że będzie po prostu, wiecie, jakimś duchem, wspomnieniem, coś takiego. To też by miało sens, nie? Także no, nie ukrywam, że bardzo chciałbym już troszeczkę coś więcej wiedzieć na temat... Tylko na ósemki, co nie? No jednak powrót tej pani no jest zaskakujący troszeczkę, nie powiem, że nie. Nie siadło to bardzo nieładnie z pani strony. Cyk! Kunimitsu, jakbyś mi tu pomogła? Yoshimitsu trochę wziął praktycznie większość walki na siebie, ale zamienimy się, żeby nie było. Panika. Aha. No pewnie. I to jest pięknie. Uwielbiam postacie solowe. Ja wiem, okej, okay, walczymy z bossem, co nie? Zdaję sobie sprawę, że... Przypuśćmy, jakby miał, nie wiem, więcej zdrowia. Troszeczkę nam więcej obrażeń zadawał, tak? No okej, okay, jestem w stanie to skumać. Piękny jest ten ruch. Także no, jestem w stanie zrozumieć, że Jun... Zadaje takie obrażenia, albo przyjmuje na siebie tyle obrażeń, ale denerwujące jest to, że ja zadaję jej obrażenia, praktycznie pasek zdrowia jej się nie rusza, tak? Tak samo było to w przypadku chociażby Ogra, co nie? Podejrzewam, że Bob, który był wcześniej, czy też Slim Bob w zasadzie, miałby podobnie, czyli my byśmy go mogli bić, a mimo to i tak by mu zdrowie nie schodziło. Czemu? Bo walczy solo, sam, a nie...
wiecie, drużynowo tak jak my tutaj. Ale panika. No i właśnie to jest to, co mówiłem, że moje dwie postacie zadają dosyć mało obrażeń. 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Czas. Okej, mamy taką wygraną. Chyba po raz pierwszy. Lecimy z filmikiem końcowym. Okej, jeżeli chodzi o samo zakończenie, jest dosyć w porządku. Generalnie podoba mi się ten akurat filtr tutaj zastosowany, tak? Waleczka całkiem fajnie wyglądała i generalnie wydaje mi się, że Kunimitsu by była całkiem fajnym elementem, jeżeli chodzi też, gdyby też Yoshimitsu oczywiście się pojawił w Tekkenie 8, chociaż wątek wiecznej rywalizacji, albo chociaż, rozumiem, jakby próbowała ukraść miecz, co nie? Miałoby to sens, ale wiecie, troszeczkę też z drugiej strony wątek rywalizacji jest troszeczkę nudny. Albo wspólne połączenie siły i pokonanie Brianka. To by też miało całkiem sens. Ale no tak jak mówiłem, no dużo postaci ma taki wątek, że są pewne postacie, które się jakoś przetarły ze sobą. No i wiadomo, chcą się, czy to na turnieju, czy po prostu... No, chcą się rozwalić nawzajem, co nie? Więc to jest taki trochę oklepany temat, jeżeli chodzi nawet nie o same bijatyki, ale ogólnie o taką... Nawet fabułę w filmach, co nie? Więc jest to takie oklepane, ale z drugiej strony nawet... Gdyby Kunimitsu się pojawiła wraz z Joszkiem w nowej odsłonie Texa, ja bym to łyknął. Ja bym to przyjął, wziąłbym to na klatę. Troszeczkę z małym bólem serca, że wiecie, nie mają troszeczkę za bardzo pomysłu na czy to jedną, czy drugą postać. No ale co będzie w Tekkenie 8, zobaczymy. Z mojej strony to było na tyle. To było Kunimitsu wraz z Yoshimitsu Tekken Tournament 2 standardowo. Życzę wam miłego dzionka, czy też wieczoru, w zależności o jakiej porze oglądacie. Jeżeli dotrwałeś do końca, jesteś w porządku. I tyle. Chciałem powiedzieć jeszcze raz, że z mojej strony to na tyle. Jakbym mało razy, nieważne, nie potrafię się nigdy pożegnać, po prostu powiedzieć siema i tyle. Zawsze muszę pierdzielić jak poparzony. Okej, dobra, już przestań, także yo!